Powiedz mi, czy mamy zaplanowane dzisiaj jakieś zadania specjalne? Chyba czy nie. Jest coś, o czym marzysz? Wiesz co, co moglibyśmy powtórzyć? Tak chyba najbardziej się stresuję taką sytuacją, że wiesz, będę na jakimś tam, wiesz, jest takie na przykład, nie wiem, te są to takie duże ronda i on mi powie, że pojechać w lewo, a ja pojadę, nie wiem, gdzie. Zagadaliśmy się troszkę, jedziemy w lewo i na światło chciałbym pojechać prosto. Czyli boisz się dużych rond? No, chyba tak. No to pojedziemy sobie na duże rondo. W zasadzie, no w okolicy można powiedzieć, że są dwa takie duże ronda. Na szczęście są obok siebie, więc myślę, że jedno i drugie jesteśmy w stanie dzisiaj przetrenować. Prosto, prosto. A dalej to co? To już się chyba boję swoje głupoty. A no to wiesz, to już to jest... Już nie twoja sprawa, nie? To wiesz, no, są rzeczy, na które mam wpływ, ale są takie, na które nie mam, więc... Ale no nie nazwę tego głupotą, tylko zrobieniem, niedoświadczeniem. I chodzi o to, że w związku z brakiem doświadczenia, no bo będąc po kursie i wyjeżdżając tam parę tych jazd doszkalających, no widziałaś tak naprawdę fragment tak naprawdę tego, co, jak wygląda prawdziwa jazda. Więc prawdziwe życie zacznie się, jak już to prawo jazdy będziesz miała w kieszeni. No wiadomo, wiesz, dlatego też... Nie powinni oczekiwać jakiejś nie wiadomo jakiej jazdy od tych. Natomiast pamiętaj też, że posiadanie uprawnień pozwala ci kierować maszyną, która waży przykładowo z 1,5 tony i może zrobić komuś krzywdę, jeżeli nie zapanujemy nad nią. Wiadomo. Więc no, egzaminator też musi czuć się w obowiązku takiej sumiennej oceny tak naprawdę. Bo później wyjedziesz samodzielnie na miasto. I nie będzie osoby przy tobie, która ma hamulec i wiesz, jesteś zdana tylko na siebie. Jedziemy w lewo. W lewo jedziemy. Ale pomyśl też z drugiej strony. Zaraz dokończę, tylko jak skręcimy sobie. Ale jedziemy. Kto tu ma pierwszeństwo? Zgaście samochód. Odpal go. Jakim biegiem się rusza? Tym. Odpalę. Widzisz? To właśnie... takie sytuacje. Ale lewy. Ale słuchaj, my sobie tu rozmawiamy. Aha. I to, że rozmawiamy, to nie zwalnia cię, żeby jechać prawidłowo. No, wjechaliśmy na to skrzyżowanie na trójce. Zaczęłaś mocno hamować, bo zobaczyłaś samochód z lewej strony. To auto nie miało pierwszeństwa. Miało znak ustną pierwszeństwa. Więc tak naprawdę zaczęłaś hamować przed kimś, kto nie ma pierwszeństwa. Zahamowałaś za mocno, zrobiła się mała prędkość. Ten samochód po prostu nam zgasł. No w sumie dobrze by było. Dobra, pójdźmy do góry, bo się pcha. Tak. Ale kurde, no to... Zrobił tak na ostatnią chwilę trochę, tak? No uczciwym. Dokładnie. Myślałam, że mi da przejechać i dopiero wtedy, ale dobra, no... Znaczy ja, mówiąc szczerze, miałem w głowie, chciałem ci nawet powiedzieć, że uważaj na ten autobus. Ale zanim ja pomyślałem, to my byliśmy, naprawdę byliśmy w połowie jego wysokości. Chyba nawet na czerwonym pojechał. Tak. Kurde. Co to się dzieje dzisiaj? Ten rowerzysta, mam wrażenie, że też pojechał na czerwonym. No tak. Prosto idziemy, prosto. Okay. Umawiamy się, że jak nic nie mówię, to znaczy, że idziemy prosto, tak. Żeby nie było jazdy na pamięć też. Dobra, zawracamy tyłem w bramie.
Nie wystarczy, starczy, bo chodzi o to, żeby później daleko nie cofać. Jak spojrzymy sobie w lusterko, to widać już kałuże i więcej krawężnik może sobie obejrzeć się przez ramię, zobaczyć jaka sytuacja jest. Tylko też nie ma co za mocno skręcać, żebyśmy się w bramę wcałowali, nie? Czyli mogę być na środku jakby. Tak, no oczywiście może lepiej byłoby trochę prawej strony, natomiast chodzi mi o to, że czasami kursanci mają tendencję, że jadą aż za blisko, że wiesz, że aż wjeżdżamy kołami na krawężnik. No mi się wydawało, że... No dobra, wiesz, no trenujemy, tak? Raz tak, raz siak. Skręcę. To ma pierwszeństwo? Nie? Dobra, tylko czemu hamujesz na środku przejścia dla pieszych? Zobacz, to jest na przejściu? Wcześniej, nie? No zobacz, nie masz takiej kąty. Tam. Widzisz, to, że chcemy gościa puścić, to dobrze, natomiast musimy też zatrzymać się w odpowiednim momencie. Dobra, jedziemy do wyjazdu, z wyjazdu będziemy skręcali w lewo i ustawiamy się na światłach tak, żeby pojechać prosto. Okay. Czyli z wyjazdu w lewo, na światłach prosto. Kierunkowskazu nie słyszę. Dobra. I na który pas jedziemy? Na środkowy. Na prawy. A na prawy, bo to jest... O, właśnie. Dobra. No widzisz, ja to lubię wyjechać właśnie na ogół na wprost, bo dużo osób standardowo jeździ w lewo. Nie wiedzieć czemu. Dobrze, poproszę tylko tak, nie podjeżdżaj. Dobra. Lewy kieruneczek, żeby wiadomo co my tutaj robimy. Jak podjedziesz za blisko, to pewnie trzeba tak, tak gwałtownie do lewej strony odjechać. No, lepiej zostawić sobie taki margines zapasu. Jedziemy. No już teraz to jedziemy. Już nie mamy gdzie się schować. No tak. Jaki kierunek do powrotu? Tak. Czyli jedziemy teraz prosto. Tak. Czyli musisz krótko mówiąc znaleźć się na lewym pasie. Czyli co dalej? Patrzyłaś na znaki? Szybko zmienię pas. Szybko zmienię. Dobra, odpowiedziałem ci szybko, tak, bo nie patrzyłaś lusterko też, bo ktoś mu na tym pasie mógł jechać obok nas, mógł prawda? Mógł jechać. Gdzie teraz jedziemy? Prosto. Tak, dobra. Nie zauważyłam, no. Prosto to jest tu. Tak. Zawracamy na światło. No coś cię pokonały te ronda. Nie. No chyba musimy jeszcze raz poruszyć. Taki brak pewności siebie. Bo są, one są różne, w sensie... No ale to słuchaj, no... Nie, bo są takie ronda, że są powiedzmy dwa pasy. No to wiem, że trzeba jak, nie wiem, zawracamy czy coś... To tu trzeba... były dwa pasy. Ale one są inne. Są takie po prostu jakby jest szerokie rondo powiedzmy i są wymyślone dwa pasy. Nie wiem, się tylko nie... nie wiem, niewidoczne. Co ja robię? Z tego. Mam wskaz. Boże. No już poszło. Dobra. Już nic nie mówię. Dobra. Później wytłumaczę ta ronda. Jak znowu nic nie mówię, to gdzie jedziemy? Prosto, czyli tutaj. Popatrzałeś w lusterko? Nie. Ale nic nie jechało tam. No ale tak, nie popatrzę. A teraz chodzi o to, żeby zrobić sobie dobre nawyki. Nawyk, no. Dobra, i teraz też prosto.
Zawracamy tym razem na rondzie. Na rondzie w lewo skręciłem. Znaczy dwa pasy skręcają i ale znowu można było pojechać. Z tym lewym kierunkowskazem do skrętu w lewo nie ma takiego obowiązku. Wiem, ale to ja się tyle opinii nasłucham. Ja uważam, że on jest bez znaczenia. W sensie, że nic nie daje właściwie. To mi się wydaje, że czasem można zgubić się na tym kierunkowskazie. Ale się tyle nasłucham, że lepiej włączyć, żeby na światach pojedziemy w prawo. A, może to mogłabym do bramy wjechać. Czekaj, zatrzymaj się, nie pojedzie tam, zatrzymaj się. No, zatrzymałem się. Tylko w krawędź już najechaliśmy gołem. No, czuję. Pójdź hamulec na chwilę. Dobra. O, lekko do lewej sobie zaraz odbierz. Dobra. Nie było dla nas miejsca. No, nie było. Ten samochód biały też był tak zaparkowany blisko, żeby nie zrobić sytuacji, gdzie egzaminator powie, że jest ryzyko kolizji. Ryzyko, no. Okej. Nie ma miejsca, to nie jadę. O, czerwone światło jest, muszę zahamować. Kurde, co jest? Jak wytłumaczysz próbę przejechania na czerwonym świetle? Nie wiem, nie zauważyłam. Nie zauważyłam. Nieładnie. Po prawej stronie mamy szczęście, bo zaparkowany samochód skośnie. Mhm. Najczęściej tu nikogo nie ma. Mhm. Więc też będzie tobie łatwiej. Parkujemy za tym autem. Bardzo ładnie. Nie mam uwag. Kontynuujemy. Rozglądaj się. O. Teraz. To słowo teraz widać wszystkim. No niestety. Ja wiem. To nie jest tłumaczenie, bo wiesz, każdy ma równe szanse. I światła widać. Ten kierunek prawy jest po to, że jak ktoś by za nami jechał, żeby wiedział, o co chodzi, nie? Działamy. Nie patrz tam na kogoś, tylko rób swoje.